zatrzymajcie się i posłuchajcie. Chcę wam powiedzieć o żywym Bogu. Chcę wam powiedzieć o Jezusie. Chcę wam powiedzieć o Bogu, który zmienił moje życie. I jestem tutaj dla was. I kładę przed wami życie i śmierć. Błogosławieństwo. Błogosławieństwo. Abyś żył. Wybierz życie, abyś żył. Kochani, mam na imię Damian. I chcę wam powiedzieć, że w 2015 roku narodziłem się na nowo. Narodziłem się z Bożego Ducha. Jezus Chrystus przyszedł do mnie i mnie uwolnił. I mnie uwolnił. Stoi przed wami były narkoman. Stoi przed wami były gość, który się brudził całym syfem tu na tej ziemi, bo ten świat jest skażony. Ale chcę ci powiedzieć, że ze szczerego serca zawołałem do Jezusa. I On przyszedł i mnie uwolnił. Wyzwolił mnie z tego popapranego syfu. Zostałem wyswobodzony. Ale chcę ci powiedzieć, że jeżeli nie narodzisz się na nowo, jeżeli nie narodzisz się z Bożego Ducha, z Ducha samego Jezusa, bo On chce zamieszkać w tobie, to chcę ci powiedzieć, że idziesz do piekła i to jest prawda. To jest prawda i to, co ja dziś mówię, to jest prawdą, bo poznałem Boga, który jest drogą, prawdą i życiem. Jezus jest życiem, jest drogą i ja dziś tu stoję i ci mówię, musisz pojednać się z Jezusem, ale dał on wolną wolę i ty decydujesz. Byłem 8 lat uzależniony od narkotyków. 8 lat, wszystko brałem, nie dawałem po kablach. Miałem dwukrotny wypadek. Jeździłem po burdelach. Normalnie wszystko. Ale wiecie co? Umierałem. I zawołałem do Jezusa. I On mnie uwolnił. Ale chcę ci powiedzieć, że nie musisz żyć w dużym grzechu. Ale chcę ci powiedzieć, że potrzebujesz zbawienia. Potrzebujesz Zbawiciela. Bo to On udowodnił, jak bardzo cię kocha. Ale On cię kocha wtedy, gdy ty się z Nim pojednasz. Gdy ty się z Nim pojednasz. Bo wtedy będziesz miał prawdziwą relację. Prawdziwą relację. Przyjacielu, zawołaj dziś ze szczerego serca do Jezusa, jeżeli tylko pragniesz. A jeżeli chcesz się bujać swoją drogą, trzymać stery swojego życia, to idź dalej. Ale Jezus dziś mówi, przyjdź do mnie, bo mam o wiele więcej dla ciebie. On to zrobił ze mną. Przyjąłem Jego ofiarę, bo On umarł za mnie na krzyżu i On to zrobił dla ciebie również. On jest mostem dla tatusia. On jest mostem do Boga. I tylko On jest jedynym pośrednikiem. Jesteśmy ludźmi, którzy narodziliśmy się z Bożego Ducha. Nie jesteśmy tutaj po to, aby ci sprzedawać jakąś martwą religię. Jakąś martwą religię. Jezus chce z tobą relacji. On nie chce, abyś, nie wiem, starał się, udowadniał coś. On chce twojej bliskości, bo On cię stworzył. On cię stworzył. Przyjdź do Niego. Przyjdź do Niego. Ja to zrobiłem i dziś jestem szczęśliwym człowiekiem. Doświadczyłem pełnię miłości, akceptacji. I doświadczam jeszcze więcej. Choroby mnie nie atakują. Jestem czysty. Jego święta krew mnie oczyściła. Jego święta krew mnie oczyściła. Jeżeli dziś się świadomie paprasz w grzechu i nie możesz sobie z tym poradzić, to ja ci chcę powiedzieć, przyjdź do Jezusa. On cię wyswobodzi, tak jak to zrobił ze mną. I gdy poznasz realnie Jezusa, zetkniesz się z Nim twarzą w twarz, to On cię zmieni od środka na zewnątrz. I wiesz co? I będziesz stał na kolejnym rogu tego miasta i będziesz zwiastował, że Jezus Chrystus żyje, że Jezus Chrystus wyswobadza, że Jezus Chrystus jest potężnym Bogiem. Jest potężnym Bogiem i to jest dla ciebie. Zostań
Posłuchaj historii. Posłuchaj świadectw, co ci ludzie doświadczyli. Każda osoba ma inne doświadczenie z Bogiem. To wszystko jest żywe, bo jesteśmy żywym Kościołem Jezusa Chrystusa. Bo w nas mieszka Jego Święty Duch. Jeżeli chorujesz i chodzisz w jakichś patologiach, to przyjdź do nas, pomodlimy się, położymy ręce na Ciebie. Boży ogień Cię przeniknie, Święty Duch się poruszy i dostaniesz wyswobodzony. I dziś będziesz pewny, że będziesz w niebie. Zapraszam Cię, przyjacielu. Ojcze, ja się modlę z tego miejsca, aby każda osoba, która tędy przechodzi, nie przeszła tędy obojętnie. Duchu Święty, poruszaj teraz się. Kocham Panią. Musi się Pani narodzić z Bożego Ducha, bo Jezus jest dla Pani. Halleluja. Ojcze, i przenikaj teraz te wszystkie osoby. Niech oni doświadczą pełni miłości i prawdy, Ojcze. I niech się narodzą Twojego Bożego Ducha. Ja się o to modlę w imieniu Jezusa. I diable, ja Ciebie związuję. Ja Tobie nakazuję w imieniu Jezusa Chrystusa. I w autorytecie, Ty się wynoś z tego kraju. Ty się wynoś z tego miasta. Bo to miasto należy do Jezusa. Shakatana mararara, sohokotononoro, rikatana mananara. Ojcze, teraz przenikaj tych ludzi, którzy teraz słuchają tego. Jesteś osobą samotną. Chodzisz krętymi drogami, ale nic nie zaspokoi tej pustki w sercu, którą masz. Ale dziś te drogi mogą być wyprostowane. Ale zaufaj i przyjdź do mnie, a ja Cię wyswobodzę. Ja wyprostuję te drogi. Ja wyprostuję te drogi, bo ja pragnę z Tobą się pojednać, mieć z Tobą relację. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty mnie wyswobodziłeś, że Ty mnie uwolniłeś, że Ty mi dałeś życie. Halleluja! Kochani, zapraszam Was. Przyjdźcie, poznajcie Jezusa, poznajcie Jezusa.